Dzień dobry! Witamy w pierwszym vlogu po naszym ślubie. Witamy się dzisiaj z wami już jako państwo werowscy. Powiem wam, że mega dużo się działo. Miałam nadzieję, że w ogóle nagram swoje przygotowania do ślubu. W sensie, wiecie, włosy, makijaż i jeszcze to, co działo się pomiędzy. Ale prawda jest taka, że ten czas był maksymalnie intensywny. I no nic z tego dnia tak naprawdę nie mamy. Ja w ogóle przez cały dzień niemalże nie miałam ze sobą nawet telefonu. Nie mam absolutnie żadnych zdjęć. Znaczy no, już mam, bo goście mi je przesyłają. Ale nie miałam żadnych zdjęć z tego, jak wyglądałam ja, jak wyglądał Andrzej. Jakby nic nie udało, mi się uwiecznić. Ale naprawdę bardzo dużo się działo. Myślę, że wesele było bardzo udane. Do tego na pewno jeszcze wrócimy i na pewno pojawi się film z naszą opowieścią z takimi szczegółami jakby, czyli jak się bawiliśmy, jak się spisali nasi usługodawcy. A spisali się świetnie, już mogę zapowiedzieć. Może takie lekkie wskazówki, jakich cen można się spodziewać obecnie. I to wszystko już niebawem. Natomiast, o poczekajcie, wsiadam do samochodu, nie chcę przedzwonić. Mamy tu taki filar. Nie chcę przedzwonić, żeby Daci nie uszkodzić. A! Jedziemy do samochodu, jest godzina 11:45. My jeszcze dzisiaj nic nie jedliśmy. Mój głos jeszcze taki... trochę zdarty, ale jak było śpiewane fajne wesele, to no po prostu za dobrze się bawiłam, prawda Andrzeju? Wszyscy się dobrze bawili. Wszyscy się dobrze bawili, ale bawiłam się wyjątkowo głośno. Dlatego teraz tak mówię i tak już jest lepiej, bo dzień po weselu to na maksa skrzyczałam. Ale tak, wszystkie opowieści na pewno się pojawią, natomiast teraz jedziemy sobie na śniadanie. Do bułkę w Konstancinie, bo no tam mamy bliżej do rodziców, a jeszcze zanim zjemy śniadanko, chcemy im podrzucić fanty z wiejskiego stołu, dlatego że sporo tego zostało, więc rozdawaliśmy to, to gościom, którzy, że tak powiem, byli tam lokalnie, no i przywieźliśmy też to, co nam się zmieściło do auta, bo ciężko było się zabrać po weselu z tymi wszystkimi gratami i z prezentami. Wiecie, no wcześniej wywoziliśmy to natury, było trochę łatwiej. Teraz staraliśmy się zapakować na raz, no i się udało, natomiast byliśmy zapakowani tak naprawdę no na maksa. Już myślę, że absolutnie nic więcej do tego samochodu byśmy nie wcisnęli. No. Więc tak, teraz jedziemy na śniadanko rodzicom, tylko właśnie podrzucimy jeszcze na szybko te fanty i potem ich odwiedzimy, bo mają część naszych prezentów jeszcze. Aha. Tak, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co tam jest, dlatego że nawet ich nie widzieliśmy, nie było na to czasu, żeby interesować się, co takiego tam dostaliśmy. Więc jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, co tam się zostało w tym samochodzie. No i na razie to tyle. Zmykamy na to jedzenie, pewnie jak już będziemy na miejscu i będziemy jeść coś dobrego, to wam to pokażę, bo why not? Mamy teraz tydzień wolnego, więc pewnie dobrego jedzonka pojawi się trochę u nas. Trzeba ten czas wykorzystać. Mieliśmy, o jeszcze dodam może, że patrzyliśmy na wycieczki, mieliśmy zamiar gdzieś wylecieć, natomiast w tym momencie jestem tak zmęczona w dalszym ciągu, mimo że już jest poniedziałek, wesele było przecież z piątku na sobotę, że nie wyobrażam sobie, że miałabym gdzieś lecieć i coś robić. W sensie takim, wolę po prostu posiedzieć w domku i mieć taki chill na zasadzie, że jak zamówimy, będę chciała... żarcie, tak, a pooglądamy sobie jakieś tam seriale, jakieś filmy. Porobimy nic, pójdziemy na spacer, pójdziemy do kina. Będziemy mieli taki totalny luz. Będziemy chcieli coś porobić, to porobimy, nie będziemy chcieli, to też będzie spoko i myślę, że trochę nam zajmie jakby dojście do siebie po tym wydarzeniu. Plecki nadal bolą. Mnie bolą w dalszym ciągu stópki, chociaż
Myślę, że i tak mam je w wyjątkowo dobrym stanie. Przetańczyłam tak naprawdę całą noc w moich butach. Oczywiście porobiły mi się bąble, ale nie było ich jakoś dużo. Natomiast czuję po prostu takie, wiecie, zmęczenie w nogach. Naprawdę bardzo mało siedzieliśmy. Bardzo mało siedzieliśmy. Powiedziałabym, że prawie wcale, tylko wtedy, co były przerwy na jedzenie i to też nie do końca, bo gdzieś tam pomiędzy, a to ktoś chciał zdjęcie, a to podeszliśmy do stołu, żeby z kimś porozmawiać, więc tak, tego siedzenia nie było dużo, a w dniu ślubu byliśmy na nogach od godziny 5:40. No. Więc działo się, działo. Dobrze. Koniec gadania. Lecimy na śniadanie. Pierwsze śniadanko na mieście z Meu Rzymu. Ja mam panią omlet, a Andrzej ma jajko sadzone po grecku. Wygląda też pysznie. Do picia mam soczek pomarańczowy, a Andrzej ma flat white. Tak, no. To smacznego. Wróciliśmy już do domu. Byliśmy u rodziców i odebraliśmy nasze dwa prezenty, które wróciły razem z nimi do Warszawy. I no, jest nam bardzo miło. Zaraz wam pokażemy, co takiego dostaliśmy. Mieliśmy takich gości, którzy byli zaproszeni na sam ślub, ale też przyjechali. Co było dla nas bardzo miłe, natomiast trochę liczyliśmy, że wpadną i mieliśmy też dla nich przygotowane z tej okazji różne podarunki. I tak, jednymi z takich osób, które nas odwiedziły pod kościołem, a w zasadzie w kościele i potem wręczyły nam drobny prezencik, byli nasi przyjaciele, o których chyba już kilka razy wspominałam. To jest Maciek, jego mama, jego ciocia nie dojechała, no ale zakładam, że ktoś musiał pilnować biznesu i spotkacie ich w salonie bielizny w Warszawie w obsesji na Rym Bielińskiej. Nie wiem w sumie, czy w którymś z filmów ten materiał się znalazł. Jeżeli nie, to na pewno przewertuję te filmy i jeszcze wam o nich opowiem. I od nich dostaliśmy piękny szlafrok. W zasadzie bardziej chyba ja dostałam. Ale bardzo nas to cieszy, dlatego że nie mamy czegoś takiego, a czasem jest kryzysowa sytuacja, kurier dzwoni, jak jesteśmy w łazience. I to jest jak najbardziej takie odzienie, które się przyda, bo jednak otwarcie drzwi w szlafroku myślę, że będzie bardziej komfortowe niż otwieranie ich w czym? Ręcznik. W ręczniku. Brakowało mi słowa. To tak, poczekajcie, jeszcze pokażę wam. Tutaj może o tak, o tam w ogóle w tle jest nasza tablica powitalna. Jeszcze jej nigdzie nie wystawiłam, ale już mam na nią kupca. Więc gdyby się nie sprzedała, to dam znać, bo specjalnie była niepersonalizowana, żebyśmy mogli ją jeszcze sprzedać. I tutaj mamy piękny prezent. Nie wiem, czy będę w stanie wam go pokazać w całości. Będę chyba. A może tak, wyciągnij go po prostu na chwilę. Spryskaliśmy już wodą, bo tutaj w środku jest odpowiednia instrukcja. To jest, słuchajcie, drzewo. Piękne drzewo. Odsunę się bardziej, żeby było widać całe. Żywe drzewo. I to jest żywe drzewo, to jest, jaki to jest mech? Chrobotek. Chrobotek, tak. To jest mech chrobotek, bardzo łatwy w obsłudze, wystarczy rozpylić nad nim od czasu do czasu troszkę wody. Troszkę wody. I to jest dodatek w zasadzie do prezentu, bo głównym prezentem no były pieniądze chyba, bez zaskoczenia. Natomiast tutaj mamy taki piękny dodatek i co nas bardzo cieszy, wykonany własnoręcznie przez siostra Andrzeja i jej męża, czyli szwagra. No i to jest w ogóle coś pięknego. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest taki, nie wiem, trochę łapacz snów. Przez to mi się tak kojarzy trochę z łapaczem snów, a trochę po prostu takie piękne coś na ścianę. Będzie tu świetnie wyglądało, co? Będzie, tak, zastanawiamy się, gdzie to powiesić. Czy powiesić to właśnie tu, czy tu na środku, czy może tam. Jest kilka miejsc, natomiast no, to jest w ogóle fascynujące, bo to jest, słuchajcie, no, to jest prawdziwa roślinka.
I to wygląda tak pięknie, to drzewko. No pięknie to jest zaplecione. Tutaj widzicie, są nasze inicjały, jest nasza data ślubu. No i to wszystko było zrobione ręcznie. Także wow. No. Impresyw jest to dla nas bardzo. Bardzo nas cieszy, że Ania się wczuła i przygotowała dla nas coś takiego, bo totalnie się tego nie spodziewaliśmy, a w ogóle śmiesznie to było zapakowane. Widzicie tam pudełko od pizzy. I wszystko jest ładnie napisane jeszcze, żeby nie było. Tak, i mamy tam w środku jeszcze czcionka i instrukcję obsługi. Także ekstra. Musimy... Ja bym nie umiał tego zrobić. No, nigdy w życiu. Bo to jest takie już około makramowe, to trzeba jednak... Ale Ania umie. To trzeba umieć, no właśnie, ale Ania ma takie zdolności plastyczne, więc taki piękny prezent na pewno zaraz gdzieś tu zawiśnie. Już chcieliśmy rozmyślać, gdzie go powiesić, natomiast czego nie mamy w domu? Wiertła nie mamy, ale wiertarka jest. Wiertarka jest, ale nie ma wiertła. Więc trzeba te wiertła skombinować, jak będziemy u rodziców wziąć, pożyczyć. Albo może puknąć do sąsiada. Nie, kupimy sobie wiertła wolne, mamy. Tak? Dolar właśnie poczynimy podjęcie. Takie zakupy. No i na pewno to piękne drzewo zawiśnie. Świetnie. Na ścianie. Pięknie się prezentuje nawet w aparacie, jak ładnie wygląda. Nie wpadłabym na coś takiego. Bardzo. No a ta piękna tablica, jeszcze zrobię reklamę. Nie jest niestety cała, jest taki tam drobny uszczerbek na dole. Chciała ją odkupić moja Wika. Muszę jej napisać. Nie widać tego tak naprawdę. Nawet jak teraz nagrywam, to tego nie widać. Trzeba się mocno przyjrzeć. Nie wiem, czy będzie jej to przeszkadzało. Jeżeli nie, no to ona już mówiła od razu, że ją odkupi. A jeżeli tak, to wystawię ją i pewnie gdzieś tu na dole będzie link, żeby ewentualnie to odkupić. No. Andrzeju? Bierzemy tak. Się do roboty? Teraz będziemy segregować winko. Nie tylko winko, są też whisky. No. Którzy pomyśleli o Andrzejku i zaopatrzyli nas w i policzymy, ile alkohol. Znajomych dało fresko, bo Kasia z win preferuje tylko tanie fresko. W związku z tym niektórzy zadawali pytanie, co mają kupić. Kasia powie fresko, mówili, że to tanie, to kupcie dwie, no i kupowali dwie. Tak. Więc Kasia ma zapasik fresko. Tak, tutaj są, to już jest wszystko? Tak, tutaj są te wszystkie wina, więc zaraz je odpakujemy i jakoś posegregujemy i gdzieś to trzeba będzie upchnąć. Jeszcze ja nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. No, a tu jeszcze mamy prezent dodatkowy. O, a tu jest w ogóle sztos, słuchajcie, byłaby mega pamiątka, gdyby nasi sąsiedzi zabrali to ze sobą, myślę, że na filmie z wesela. Mega śmiesznie by to wyszło. Jest chrust i węgiel. No, na te ciężkie... Na kryzys energetyczny. Tak, na te ciężkie czasy, które przed nami. Ekstra, no super. To jest mega śmieszne. Naprawdę szkoda, że nie udało się w dniu ślubu, bo myślę, że na filmie weselnym wyglądałoby to zacnie. Dobrze, bierzemy się za te porządki, zamawiamy coś do jedzenia. I trzeba będzie posprzątać, bo mieliśmy to zrobić przed wyjazdem, ale oczywiście się nie udało, bo było za dużo pracy. Więc mamy tu turbo bałagan. Nawet nie będę tego pokazywać, ale tak torby leżą wszędzie. No, to bierzemy się do pracy.